Rozpoczynamy program Goździna, Radia RSC. Dziś na temat pewnego rodu, który miał istotny wpływ na nasz region, a moimi gośćmi są pan Jarosław Chęcielewski, przedstawiciel Skiernickiego Klubu Genealogów. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. A także bohater naszego spotkania, pan Zygmunt Czarniak, wieloletni zarządzający Rolniczym Zakładem Doświadczalnym w Żelaznej. Witam serdecznie panie Zygmuncie. Proszę mi powiedzieć, skąd w ogóle ród mazarakich na naszych terenach się wziął, ponieważ mamy przed sobą drzewo genealogiczne i jest mowa, że najwcześniejsze zapiski dotyczą 1715 roku. Skąd oni przybyli do nas? Pierwszy właściciel majątku żelazna, Aleksander Kazimierz, nabył majątek w 1883, należący wówczas do rodziny Łuszczewskich właścicieli kamiona, a z kolei ten majątek należał do rodziny Czcińskich, którzy mieli we władaniu kilka majątków, między innymi i żelazna. Nie najlepiej prosperował majątek żelazna, został wystawiony na sprzedaż i Aleksander Kazimierz, wtedy już zaręczony z Leonią Wojciechowską, należącą do rodziny Łuszczewskich, żeby ten majątek nie poszedł w obce ręce, a został w rodzinie w dalszym ciągu. No więc jeszcze dwa lata przed zaślubiniem ten majątek nabył i w ten sposób Masaraki stał się właścicielem majątku żelazna. Jeżeli mówimy właśnie o tym majątku w żelaznej, tutaj koniec XIX wieku okazuje się, że można było to podupadające miejsce uratować i zrobić z niego kwitnący ośrodek, jeżeli chodzi właśnie między innymi o żelazną, a też nasz teren. Co wtedy się wydarzyło takiego, że żelazna odbudowała się? Pierwszy właściciel majątku żelazna, Aleksander Kazimierz, był człowiekiem wykształconym. Zarządzał dobrami królewskimi. Miał doświadczenie w organizacji. Nie był, te, nie był językiem współczesnym, technologiem, ale był świetnym organizatorem i wiedział, że na tych słabych glebach, o zróżnicowanym terenie, znając te uwarunkowania, postanowił uprzemysłowić zakład, majątek, mówiąc wtedy. W 1898 roku wybudował krochmalnię, która świetnie prosperowała, była to jedna z czterech krochmalni przed wojną, z której był eksportowany, a którego była eksportowana mączka ziemniaczana do Anglii. A ponieważ Aleksander Junior był człowiekiem wykształconym, ponieważ średnią szkołę kończył w Lozanie, w Szwajcarii studia agronomiczne na Uniwersytecie w Bonn i dwa lata studiów ekonomicznych na, na Wydziale Ekonomii w Uniwersytecie w Cambridge. Stąd też po I Wojnie Światowej, w styczniu 1919 roku do Władysława Grabskiego, oferując swoją pomoc organizacji państwa polskiego. Władysław Grabski przyjaźnił się z Aleksandrem Kazimierzem. Stąd też łatwiej było mu nawiązać ten kontakt i zaoferować swoją pomoc. Została jemu powierzona misja utworzenia komisji aprowizacyjnej w celu dokonania zakupów artykułów pierwszej potrzeby w Paryżu, w Londynie, w Hadze. Po powołaniu tej komisji, Konazaraki był przewodniczącym tej komisji, otrzymując plenipotencję, czyli upoważnienie do dokonywania transakcji handlowych na zakupy artykułów pierwszej potrzeby. W tym czasie, kiedy przebywał w Paryżu, odbywał się kongres wersalski, stąd też miał kontakty z Paderewskim, spotykał się na śniadaniach, konsultował nawet niektóre swoje decyzje i również spotykał się z sekretarzem Paderewskiego, z trakaczem. Bratem Władysława Strakacza. Ta znajomość była <duszel> dużo wcześniej tych panów, i to było takie dla mieszkańców Skierniewiec. No tak, w pewnym sensie nas to y, nobilituje, że w pewnym sensie ambasadorowie miasta Skierniewic y, y, zaistnieli dużo, dużo wcześniej. Niezależnie od tego, że był świetnym gospodarzem, dzisiaj to by się można było powiedzieć, że prowadził wielką działalność charytatywną, ale wtedy gdzieś tam wyczytałem, że finansował w części pobyt. Komisji Aprowizacyjnej podczas tej misji w Paryżu, Londynie i, i, i w Hadze przez okres prawie całego roku, bo działalność tej misji była zakończona pod koniec 19 roku. Zaraz wrócimy dalej do tej rozmowy, natomiast ja pamiętam, że swego czasu Akademia Twórczości przygotowywała taką serię różnego rodzaju wystaw słynne rodziny Skierniewickiej i tutaj też była rodzina Mazarakich pokazana, że żelazna Skierniewice, a także to jaki wielki wpływ, nawet już po II wojnie światowej, ta rodzina miała na tutejsze społeczności. Tak, szanowni państwo, bardzo się cieszę, że w ramach Skierniewickiego Klubu Genealogów możemy o tym rodzie rozmawiać nasz klub niezmiennie aktywny troszeczkę odbiegając od tematu chcę powiedzieć że choćby wczoraj prowadziliśmy warsztaty szkoleniowe w gminie Kowiesy gdzie spotkały się z bardzo przyjemnym odbiorem i dziękuję za tą współpracę natomiast inicjatywa pana Zygmunta Czarniaka która się pojawiła w kwestii pokazania i przybliżenia dziejów genealogicznych oraz historii rodu Mazarakich jest niezwykle cenna. Rzeczywiście w Akademii Twórczości przed bodajże czterema laty odbyła się taka wystawa, jedna z wystaw przypominająca skierniewickie rody i tam mieliśmy okazję o rodzie Mazarakich posłuchać, zobaczyć, zerknąć na archiwalia, zerknąć na fotoreportaże. Pan Zygmunt również jest posiadaczem takich źródłowych dokumentów, z którymi ja miałem okazję na razie pobieżnie, bo nie chcę też sobie psuć tej niespodzianki, która nas czeka lada dzień zapoznać. Więc tak, rzeczywiście ród mazarakich wpisał się w historię naszego miasta i okolicy. Mi najbliższe są dzieje małżeństwa Aleksandry i Leoni. Mazarakich, ich styczność także z rodzinami Wojciechowskich i Weichertów. Natomiast myślę, że wszyscy członkowie klubu genealogów, jak i Skierniewiczanie z dużą chęcią przyjdą 19 czerwca do Muzeum Historycznego Skierniewic o godzinie 18.00. Niezwykłe spotkanie, bo będziemy mieli okazję gościć. Członków rodziny Mazarakich, potomków tych znamienitych ludzi, tych osobistości, o których tu wspomniał pan Zygmunt, bo przecież kontakty z premierem Paderewskim czy ministrem Skarbu Grabskim to mówią same za siebie i pokazują, jak duża była wartość i znaczenie tej rodziny, nie tylko w sensie regionalnym, ale i ogólnopolskim. Chcę powiedzieć, że to był czas, przełom XIX i XX wieku, a następnie okres międzywojenny, a więc odbudowy Polski. Czas trudny, ale zarazem dobry dla przedsiębiorców, bo byli oni niezmiennie aktywni niezmiernie aktywni. Wiemy, że końcówka XIX wieku to powstawanie tartaków, gorzelni. Zakładów przemysłowych na naszym terenie. A działalność Mazarakiego była o tyle innowatorska oprócz tej żyłki charytatywnej, że wpuszczono na teren majątków żelaznej studentów, którzy tam mieli okazję kształcić swoje umiejętności doświadczalne i na pewno zaprocentowało to w przyszłości. Z korzyścią dla państwa polskiego. Należy też pamiętać, że byli właścicielami kilku nieruchomości w Skierniwicach, w tym dworku przy ulicy Piłsudskiego, i z tego też zostali zapamiętani, a sama Leonia przecież prowadziła także działalność społecznikowską i patriotyczną w okresie wojny. Co też należy uznać za bardzo cenny zapis w historii tego rodu. No cóż, dowiedzieliśmy się, że od 1715 dysponujemy drzewem. Ja jestem przekonany, że można i należy jeszcze głębiej sprawdzić dzieje tego rodu. Natomiast no ja z dużym zaciekawieniem i tęsknotą wręcz już, od kiedy się dowiedziałem, że do spotkania dojdzie. Czekam na wystąpienie naszych specjalnych gości. Myślę, że byłoby cenne, gdyby pan Zygmunt przybliżył nam postaci, które się 19 czerwca w Skierniewicach pojawią. No właśnie, panie Zygmunt, patrzę, że są dwa tematy, które będą poruszane. Pierwszy to historia rodu mazaraki z linii sandomiersko warszawskiej drugi natomiast to wspomnienia o mazarakich z żelaznej. Kto przygotował te wykłady, te prelekcje, te pogadanki? Jak, kto będzie te prelekcje prowadzić? Głównym prelegentem na temat e, historii rodu e, będzie Mikołaj Getka-Kenning, e, który jest związany jest rodzinnie, chociaż nazwisko nie Mazaraki, ale, ale ma żonę e, z rodziny Mazarakich, z linii krakowskiej. Opracowuje w tej chwili genealogię e, rodu e, Mazaraki. Zawodowo jest dyrektorem. Muzeum w Sandomierzu, doktorem habilitowanym, profesorem Polskiej Akademii Nauk. Poza tym będzie miał wystąpienie wnuk Aleksandra Kazimierza, pierwszego właściciela żelaznej, oraz Chrześnica, ostatniego właściciela żelaznej, Aleksandra, pani Maria Mozaraki, też z linii krakowskiej. Niezależnie od tego, ja będę miał też wystąpienie na temat moich spotkań z Mazarakiem, ponieważ należę do osób, które po raz ostatni miały niewątpliwą przyjemność rozmowy. W 1983 roku, kiedy objąłem stanowisko dyrektora w zakładzie doświadczalnym żelaznej, postanowiłem złożyć wizytę. Panu Mazarakiemu, bo, bo uważałem to za swój taki niejako obowiązek przedstawić się jako kolejny administrator jego majątku, ponieważ wtedy nie było jeszcze i yy, do dzisiaj nie ma zresztą ustawy reprywatyzacyjnej. Więcej na temat tego, co wydarzyło się, jeżeli chodzi o rod mazarakich i nasz region, dotyk historii jest możliwy. 19 czerwca o godzinie 18.00 Muzeum Historyczne Skierniewic. Serdecznie zapraszamy pan Zygmunt Czarniak, który opowiedział nam pokrótce, jak na razie, o rodzinie mazarakich i ich wkładzie w historię nie tylko naszego regionu, ale całego naszego państwa. A także pan Jarosław Chęcielewski z Skierniewskiego Klubu Ganalogów Byli Państwa. Także mamy gośćmi. Dziękuję i do zobaczenia. Ja przyłączając się do zaproszenia chciałbym jeszcze podziękować za patronat nad tym wydarzeniem panu prezydentowi miasta Skierniewice Krzysztofowi Jażdżykowi oraz rektorowi Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, a także dyrekcji Muzeum Historycznego Skierniewic, że po raz kolejny przyjmą nas w swoich murach. No i przede wszystkim jeszcze raz za tą cenną inicjatywę i kontakt ze Skierniewickim Klubem genealogów panu Zygmuntowi Czarniakowi tu obecnemu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zapraszamy.